Dobry wieczór Państwu, bo jest wieczór, nie będziemy tego ukrywać, dzisiaj trochę później. Nadajemy jak co tydzień ze sklepu Fotomag przez stację metra Stokłosa. Ja dzisiaj wreszcie opowiem o książkach, które sam wydałem. Dawno nic nie było, a teraz jest, proszę Państwa. I muszę od razu zacząć od pochwały. Proszę Państwa, nasz nieoceniony Jarosław, dzięki któremu, który jak kiedyś powiedziałem, jest Tomem Heugenem naszej organizacji. Bez niego nic nie działa. Proszę Państwa, przez wiele, wiele miesięcy pracował nad przygotowaniem do druku tej książki. Ona jako reprint wyszła parę lat temu w jednym tomie, ale myśmy jej nie zmieścili w jednym tomie ze względu na indeks i ze względu na to, że to nie jest reprint, bo nie uważamy za stosowne, żeby wydawać reprinty. I w ten sposób no, robić jakąś tandetę. Książka jest za ważna, żeby za ciekawa też, żeby się posługiwać takimi chwytami. Więc po prostu Jarosław się napracował i mamy te, oprócz tego jeszcze pan Marek Natusiewicz, który przygotował indeks do tej książki. I oto mamy dwa tomy, proszę Państwa, dzieła Ignacego Schippera, dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich. Ponieważ to jest potężne dzieło. Ja dzisiaj opowiem tylko o pierwszym tomie, a o drugim opowiem kiedy indziej. Ale proszę zobaczyć, jak gustownie to jest zrobione. Zanim w ogóle przejdę do rzeczy, proszę Państwa, do niedawna, czyli do tygodnia wstecz, kiedy to się pokazało, znaczy jakiego tygodnia? Przecież to przyjechało w tym tygodniu, co ja mówię. Dwa dni. Dwa dni temu przyjechało. Już niestety rzeczywistość pędzi tak straszliwie, że ja sam za nią nie nadążam. Proszę Państwa, dzieje handlu żydowskiego na Allegro kosztowały 450-480 zł. My to sprzedajemy w cenie po 75 zł za tom. Uważam, że to jest uczciwa cena, zważywszy na ogrom pracy, jaki został włożony oraz na jakość tej edycji. Jak Państwo wiecie, nie robię popeliny. Nie lubię jej i nie prowadzę w ogóle działalności, która oczywiście mam posegmentowane te książki, są książki luksusowe, mniej luksusowe, popularne. Natomiast no nie lubię robienia rzeczy słabych i nie nadających się do, nie mających wagi po prostu. Także wygląda to jak widać świetnie. Proszę Państwa, no książka napisana w okresie międzywojennym na zlecenie Stowarzyszenia Kupców Warszawskich. Jarosław zadbał o to, żeby tutaj każdy rozdział zaczynał się takimi ilustracjami, które są wzięte z Meyera Baabana. Proszę bardzo. To są różne detale kulturowe, tak? Ewentualnie sceny rodzajowe, gdzie widać fragmenty życia żydowskiego w Polsce, albo fragmenty architektury żydowskiej. Proszę Państwa, bardzo dokładne i szczegółowe opracowanie, które się już nie powtórzyło w polskiej historii, no bo niby kto miałby je zlecić. Niby kto miałby je zlecić. Taką anegdotę powiem. Jarosław bardzo się biedził nad hebrajskimi wyrazami, które są w tej książce. I poszedł, to bardzo śmieszne, znaczy mnie to śmieszy, być może Państwa nie, i poszedł do synagogi Nożyków, żeby wyjaśnić różne kwestie. Tam jest taki sklep, gdzie sprzedają jarmułki, menory i inne rzeczy. Siedzi tam bardzo sympatyczny facet, który się wdaje w gawędę i można z nim podyskutować o różnych ciekawych sprawach. Jarek przyszedł do niego z tą książką i pokazał mu te wyrazy, co do których miał różne wątpliwości. A ten pan popatrzył i powiedział, po hebrajsku? Proszę pana, może rabin. Jarosław się trochę zmartwił, że nikt mu nie pomoże i zasugerował rzecz taką. To może ja pójdę do Polin, do Muzeum Polin. Gość popatrzył na niego jak na martwego ptaszka i powiedział, panie, daj pan spokój. Więc musieliśmy sobie poradzić bez lokalnej społeczności żydowskiej w interpretacji hebrajskich wyrazów, które się w tej książce znajdują, ale taka anegdota. Proszę państwa, pierwszy tom zawiera, no, zaczyna się od Adama i Ewy, czyli od sprowadzenia Żydów do Polski za Władysława Hermana i na tyle, na ile Ignacy Schipper miał dostęp do informacji źródłowych,
i do różnych gawęd w społeczności żydowskiej żywych i przez historyków żydowskich podnoszonych, to nam je tutaj zaprezentował, tak? No więc, proszę Państwa, zaczyna się od średniowiecza, zaczyna się od Władysława Hermana, zaczyna się potem, przechodzimy gładko do przywileju Kaliskiego, o którym swego czasu Jolanta pisała, Jolanta Gancarz, czyli tropicielka, pisała w jednym z nawigatorów, już nie pamiętam, który był właśnie polsko-żydowskim, o tym, jak ten przywilej, mimo tego, że zatwierdzony pieczęciami książęcymi, ewoluował i jak jego treść zmieniała się w miarę jak czas upływał, to oczywiście może być śmieszne, natomiast jeżeli przeczytamy tę książkę i zorientujemy się, jakie pieniądze w grę wchodziły, a także jakie obszary kontroli, to pomyślimy sobie, że sami byśmy ten przywilej fałszowali. Zważywszy na to, że konkurencja była mordercza, proszę Państwa, i taką syntezę dziejów państwa polsko-litewskiego, a wcześniej polskiego, można by było dać, że dopóki szlachta nie okrzepła, no to i jako klasa, jako ludzie, którzy kontrolowali produkcję kluczowych surowców, to wojny gangów żydowskich z gangami niemieckimi przybierały formy no, straszliwe, przy których te wszystkie historie z Chicago i Nowego Jorku, z książki Mario Puzo, to jest po prostu jakaś kaszka z mleczkiem. Tendencja następująca. Bez przerwy miasto mówiące po niemiecku usiłuje wymusić na władcy ograniczenia w handlu żydowskim. Usiłuje wymusić na władcy podporządkowanie Żydów jurysdykcji miejskiej. Co, proszę Państwa, od razu oznacza eksterminację tych Żydów. To jest w ogóle najbardziej oczywista oczywistość, jaką można sobie wyobrazić. Proszę Państwa, kiedy szlachta w stuleciu XV w Polsce i na Litwie uzyskuje prymat i jest tą kastą, która decyduje w zasadzie o wszystkim, no to dochodzi do trwałego bardzo sojuszu szlachty z Żydami, który ewoluuje do tego momentu, że trzeba wydawać specjalne zakazy królewskie, bo to nie jest tak, że Żydzi wszystko mogli, bo jak się niektórym wydaje, były momenty, że nic nie mogli. Wręcz, że po prostu byli w odwrocie albo prawie, że zanikali. Tak? Takie są momenty w dziejach. Doszło do tego, że wymuszono na królu zakaz składowania towarów żydowskich w szlacheckich jurydykach. Znaczy innych nie było, po prostu w jurydykach. Wymuszono zakaz składowania towarów żydowskich w domach chrześcijańskich. Dlatego, że najmniejsze, to było straszne dlatego z tymi Żydami, dlatego, że najmniejsza luka, jaką zobaczyli w tych wszystkich przywilejach i w prawie handlowym, była przez nich natychmiast bezwzględnie wykorzystywana. Każdy sojusznik, który się pojawił na horyzoncie, był dobry, a już z chwilą, kiedy raz opanowali jakąś branżę, to nie było siły. Nie było siły. Stąd, proszę Państwa, czytając Ignacego Schippera, w życiu nie jesteśmy w stanie uwierzyć w ogóle, że coś takiego jak wojna z Chmielnickim i eksterminacja Żydów na Ukrainie i częściowo w Wielkim Księstwie Litewskim nie miała podłoża gospodarczego. Ona musiała mieć takie podłoże, proszę Państwa, dlatego że kontrola nad poszczególnymi sektorami handlu, jaką Żydzi roztaczali pokątnie w zasadzie, bo nie mieli praw, a jednak to robili, tak? No była nie do zakwestionowania. I konkurencyjne gangi imały się wszelkich sposobów. Wszelkich sposobów. Żydzi oczywiście też się imali wszelkich sposobów. I oczywiście, proszę Państwa, można sobie tak jak czasem sobie układamy pasjansa, karty do gry, tak? Tu czerwienne, tu czarne, tak? Kier, pik, trefl, jeden król, proszę Państwa, popierał Żydów, drugi zwalczał Żydów, popierał Niemców, kolejny popierał Żydów, następny zwalczał Żydów, popierał Niemców. I tak po kolei. Taka nam się układa tutaj historia. To oczywiście jest też tak, że to zależy kiedy, prawda? Na przykład August III Saas wydawał rozmaite dekrety
ograniczające obecność żydowskich straganów, kramów, składów poza dzielnicą do tego wyznaczoną. Żydzi oczywiście rozbudowywali to, a jeżeli nie mogli tego robić, no to przekupywali albo po prostu płacili chrześcijanom za składowanie towaru, głównie szlachcie. No i August III był do tego stopnia kategoryczny, że wydał kiedyś nakaz wyburzenia tych wszystkich znajdujących się poza gettem budowli i budynków. I to zostało bezwzględnie wykonane. Ale potem czytamy u Ignacego Schippera, że w następnej odsłonie jakoś zmiękł i z kolei zaczął tam Niemcom robić różne przykrości, a Żydów przywrócił do łask. Więc proszę Państwa, wszystko zależy od tego, czy jest pustka w kasie królewskiej, czy tej pustki nie ma i kto ją wypełni, a także na jakich warunkach, tak? Czyli jak będzie oprocentowany kredyt. To wszystko wygląda, no trzeba to powiedzieć wyraźnie, jak kłębowisko żmij. To wyraźnie tutaj bije. Jak kłębowisko żmij. Oczywiście oskarżenia pod adresem Żydów padają zwykle jednoznaczne, bo monopolizują handel, bo podkupują klientów, bo wysyłają tak zwanych biegunów, tak? Bieguni to są ludzie, którzy idą z informacją, tak? Wcześniej, co jest dostępne, gdzie, po jakiej cenie. To jest szalenie ważne, bo my czytając książki historyczne w ogóle nie mamy sobie, nie zdajemy sobie sprawy z tej gmatwaniny problemów, jaka tam się z tyłu gdzieś kotłuje i nam się wydaje, że to wszystko jest jakaś taka śpiewogra, jakiś taki teatr, dworski teatr kabuki. Nie, proszę Państwa, to wyglądało zupełnie inaczej. Okazuje się, że w literaturze niemieckiej są, ja teraz nie przypomnę sobie imienia, ale pochodzenie tej pani, żony żydowskiego kupca z miasta Hameln, która pozostawiła urocze wspomnienia. Rzecz się dzieje w XVII wieku, o kontaktach handlowych swojego męża w Polsce. Fantastyczna rzecz. Głównie szacowny małżonek zajmował się dystrybucją drogich kamieni i klejnotów, szczególnie pereł. Wszystko oczywiście podzielone na segmenty, pełna nowoczesność, po prostu pudełeczka takie, pudełeczka śmakie, rozmiary tych klejnotów, przeznaczenie, wszystko opisane, bardzo profesjonalne. To wszystko jest po niemiecku w tych pamiętnikach. My ich niestety nigdy nie przetłumaczymy, bo nie mamy tyle pieniędzy. No i niestety nie można mieć wszystkiego, proszę Państwa. Ale ci, którzy znają język niemiecki, szczerze zachęcam, jest taka literatura. Prawdopodobnie nigdy przez polskich historyków nie oglądana i nie badana. Ale całe szczęście świętej pamięci Ignacy Schipper zostawił nam te informacje i możemy się dzisiaj nimi cieszyć. Proszę Państwa, pierwszy tom od Władysława Hermana się zaczyna, kończy się na czasach rozbiorowych. Bardzo dużo informacji szczegółowych. No i oczywiście ulubiona dla mnie rzecz, czyli wszystkie tabelki, wykresy, porównania, zestawienia cyfr, w ogóle coś cudownego. Jeszcze tylko różne moje intuicje się potwierdzają, bo oczywiście jest tak, że pierwsi Jagiellonowie z Jadwigą włącznie siedzą w kieszeni bankierów żydowskich. To jest oczywista oczywistość. Potem następuje tak zwana emancypacja i ostatni Jagiellonowie już nie siedzą w kieszeni bankierów żydowskich, tylko niemieckich. Nie wiem, co gorsze, ale okej. Ignacy Schipper takich tutaj eufemizmów bardzo ciekawych używa i pisze, że dynastia jagiellońska wskutek takiej właśnie przyrodzonej szczodrości wiecznie była bez pieniędzy, a przeto stanowiła łatwy łup dla rozmaitego rodzaju bankierów i tych grubych, i tych drobnych, bo nie było takiego przedstawiciela dynastii jagiellońskiej, który by nie potrzebował pieniędzy na jakimś etapie swojego życia. Oczywiście rekordzistą i mistrzem był król Czech i Węgier Władysław Jagiellończyk, o którym mało wiemy, ale może kiedyś trzeba będzie coś o nim wydać, coś zaprezentować. Więc proszę Państwa, Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich, tom pierwszy, Ignacy Schipper. Ja na razie tyle. Zostawiam Państwa z tą lekturą. Pokażę jeszcze, jak wygląda tom drugi. Mamy tutaj jakiegoś faktora, który coś usiłuje
usiłuję zaprezentować. Entuzjastycznie do tej książki podchodzę i ją się czyta z entuzjazmem, szczególnie właśnie te wszystkie moje ulubione fragmenty dotyczące zestawień jakościowych. Mnóstwo cytatów ze źródeł, ze wspomnień, z dokumentów. Bardzo solidnie zrobiona książka. No i jak mniemam, bardzo solidnie zapłacona, ale nie wiem, ile dokładnie dr Ignacy Schipper sobie policzył za to fantastyczne dzieło. My sprzedajemy je Państwu po 75 zł za tom. Serdecznie zapraszam. O drugim tomie będę jeszcze mówił później. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do następnego razu.